Słuchajcie, dzisiaj jest temat mega przykry. Trochę mi nie wypada, ale wam obiecałem, żeby nie było, że nie jestem słowny. 4 dyszki do wygrania dla jednej z osób. W komentarzach zostaw łapkę w górę, suba z dzwonem i napisz komentarz. Cześć, z tej strony Strollowany i ostatnio coś wam mówiłem na temat słabej psychiki osób młodszych, jaki może mieć wpływ na młode osoby wycie, który zobaczyliśmy niedawno. Niedługo trzeba było czekać po moim filmie, bo wczoraj komenda powiatowa policji w Lublińcu ogłosiła zaginięcie osoby. No i tutaj komenda powiatowa policji w Lublińcu ogłosiła zaginięcie osoby. Policjanci z komendy powiatowej w Lublińcu poszukują 19-letniej Aleksandry Famuła, mieszkanki Koszęcina. Ostatni raz była widziana w dniu 7.08.2023 roku o godzinie 14.00 w miejscu zamieszkania. Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej kobiety proszę są o kontakt z policjantami z Lublińca lub najbliższą jednostką policji dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Wiek z wyglądu 15 lat, wzrost 160 cm, szczupłej budowy ciała, włosy długie ciemne, oczy zielone, znaki szczególne, tatuaże na plecach, klatce piersiowej na lewej ręce, tatuaż w postaci bluszczu. Więc jakbyście widzieli tą dziewczynę gdzieś, może ten film dotrze do szerszego grona publiczności i troszkę pomożemy w sprawie. No i długo nie trzeba było czekać, tak jak mówiłem. 4 dni temu nagrałem film o filmach Nikity, że może to się zakończyć tragedią, że ta dziewczyna ma słabą psychikę, że cięła się w ciężkich momentach, uciekała i nie można robić sobie fejmu oraz zasięgu kosztem życia młodej osoby, która ma przed sobą całe życie. Bo liczby, zasięgi, fejm to nie wszystko. Mam nadzieję, że jakoś to sensownie się rozwiąże i że wkrótce Ola się znajdzie i wszystko zostanie wyjaśnione. Ja wiem, że na to za bardzo wpływu nie mam, ale zachęcam was, jeżeli jesteście moimi widzami albo mnie lubicie, to dajcie spokój tej Nikicie. Nie kupujcie kurwa żadnych nagrań, bo ludzie was oszukują. Kupujecie jakieś nagrania Nikity i dostajecie wirusy na komputer, które łamią wam hasła i tracicie wasze konta na różnych portalach, czy nawet konta bankowe, czy PayPal. I uważajcie na oszustów w internecie, którzy tylko czyhają, żeby zabrać wasze uczciwie lub nieuczciwie zarobione pieniądze. Teraz jest też ciekawy fakt, czy Ola naprawdę uciekła przez ten wyciek, że postanowiła, nie wiem, odpocząć trochę, gdzieś się zamknąć w czterech ścianach, no bo jak wiadomo, hejt i beka ze strony rówieśników nie jest przyjemną rzeczą. No i nie każdy zdoła w ciężkich chwilach podołać psychicznie i dać sobie radę z tym wszystkim. A drugi newsik to jest, że Bomba puszcza sobie na TikToka nagrania z rzekomych wakacji z tego roku. W tym momencie troszkę bawi się w takiego świętej pamięci Tomka Hady, szukajcie, a znajdziecie. Każdy już był w szoku, że Lizgończy jest za Bombą, a on rzuca sobie nagranie z wakacji, ale taka jest prawda, że filmik jest jeszcze sprzed listu Gończego, filmik jest ze stycznia, z Tajlandii. To uchwycili widzowie, bo ma te same spodenki, co wtedy, no i bandaż na łapie. Co oczywiście sam Bomba potwierdził. Więc bejcik na śledczych troszkę nieudany, ale zamiary i wygląd tego nawet satysfakcjonujący. Szybkie newsy dzisiaj, tak jak mówię, tu macie tą dziewczynę pokazaną, chociaż wy ją doskonale pewnie znacie z tych nagrań, no bo latają one po całym internecie, niestety. Ja dostawałem informację, że ta dziewczyna sama się z tych nagrań śmieje od widzów, no ale jak widać, może coś pękło, może nie udźwigła presji otoczenia rówieśników i tego, że na jaką skalę to poszło. Ja trzymam kciuki, że będzie wszystko dobrze. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bierzcie udział w dzisiejszym konkursie. No i tyle, na razie. Pamiętajcie o sponsorze odcinka, czyli Skin Kantor, czyli najlepsza strona do sprzedawania swoich skinów. Zaznaczacie oczywiście sobie skiny, które chcecie wybrać. Macie metody płatności wiele. Najlepiej PayPal albo Paysafe Card. Najlepiej chyba dla was. Wpisujecie wasz e-mail, imię oraz nazwisko. A kod przy sprzedaży wpiszcie sobie strollowany. Przez to dostaniecie więcej sianka i fajny bonusik ode mnie, więc polecam kodzik. No i przeważnie ja mam w mniej niż 10 minut pieniądze na koncie, więc polecam wam stronkę. Pierwszy link w opisie.